Anielski Natanael spotyka się z Bogiem twarzą w twarz. Anielski Natanael spotyka się z Bogiem twarzą w twarz. Tak chciałbym zatytułować dzisiejsze słowo. Dlaczego nazywam Natanaela anielskim? Bo tak go właściwie nazywa Jezus. To wszystko wydarza się w dzisiejszej Ewangelii. Jezus określa duchowość, serce, tożsamość Natanaela. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. A gdy sięgniemy do tekstu oryginalnego, do tekstu greckiego, to zobaczymy, że to słowo przetłumaczone na język polski podstęp brzmi dollo. Dollo oznacza zdrada, chytrość, podstęp. Jezus mówi o Natanaelu, że to człowiek, w którego sercu nie ma zdrady, chytrości, podstępu. A więc nie ma w jego sercu nic z demona. On jest jak anioł, chociaż ma ciało. Nie ma w nim podstępu, zdrady, chytrości. Jak doszło do tego, że serce Natanael ma tak czyste? Też dowiadujemy się z tej Ewangelii. Natanael długie godziny, długie lata szukał i naprawdę spotykał się z Bogiem w Biblii, w Torze. Widziałem Cię, zanim mnie spotkałeś fizycznie, zanim popatrzyłeś w moje źrenice, prawdziwego Boga, zanim Ty mnie spotkałeś, zobaczyłeś, pod drzewem figowym, Chrystus jako Syn Boży, Syn Boga, widział Natanaela, widzieć, to znaczy doświadczać w Biblii, spotykał się z nim w sposób duchowy, gdy on rozważał Słowo Boże pod drzewem figowym. Dlatego otrzymuje tę łaskę, dlatego jest dyspozycyjny, dlatego jest tak przygotowany duchowo, aby spotkać Mesjasza twarzą w twarz. Bóg go przygotowywał do tego spotkania się w sposób duchowy. Przecież wtedy nie było jeszcze sakramentów. To jest czas, kiedy jeszcze Jezus nie oddał za nas życie. To jest czas, kiedy Jezus nie ustanowił jeszcze Kościoła. Była Biblia, było Pismo Święte. Pod drzewem figowym, pod figowcem, które w ówczesnym klimacie stanowiło cień, ulgę dla Izraelitów, rozważano Słowo Boże. Rabini wykładali swoim uczniom Słowo Boże. Zobaczcie, on ma serce czyste, niepruderyczne, niefałszywie skromne. Gdy Jezus mu mówi, jesteś prawdziwy, jesteś Izraelitą, pochodzisz z narodu wybranego i nie ma w tobie ani zdrady, ani chytrości, ani podstępu. Masz serce czyste. To Natanael na to nie mówi, nie, 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 panie, co ty mówisz? Nie, ja nie mam serca czystego, jestem słaby. Tylko Natanael jak reaguje? Mówi, skąd mnie znasz? Skąd mnie znasz? Natanael ma kontakt z sobą, wie, kim jest. Wie, jak wielkie rzeczy uczynił mu Bóg. Bo przecież Natanael, jak każdy z nas, jest naznaczony konsekwencjami grzechu pierworodnego. A więc miał serce skłonne do zdrady, do grzechu, do skąpstwa, do chytrości, do fałszu, do egoizmu. Ale to serce zostało oczyszczone przez Boga w spotkaniu z Nim w Jego Słowie. Tam pod figowcem, kiedy Natanael był oczyszczany i przygotowywany do spotkania z Chrystusem twarzą w twarz i przygotowywany do bycia Jego aniołem, do bycia Jego apostołem i posłańcem, musieli towarzyszyć Mu archaniołowie. Musiał Mu towarzyszyć Mikael, Michał, który walczy, jak słyszeliśmy dzisiaj, wraz ze swoimi aniołami, z demonami, z Lucyferem, z tym, który podszywa się pod anioła światłości, który imituje Boga, który jest właśnie podstępny, zdradliwy, chytry, zazdrosny o miłość Bożą. Na pewno tam był,
w tym oczyszczaniu, prawdziwym spotykaniu się z Bogiem, w lekturze Słowa Bożego, Michał, który pomagał Natanaelowi odbijać pokusy, walczyć z pokusami. Na pewno też tam był archanioł Gabriel, ten, który jest zwiastunem dobrej nowiny, ten, który przynosi prawdziwe, dobre słowo. Tak jak zwiastował Zachariaszowi narodziny Jana Chrzciciela i to była prawda. Tak jak zwiastował Miriam poczęcie się w niej Syna Bożego i była to prawda. Tak jak zwiastował Józefowi, aby uciekał przed Herodem do Egiptu, a potem po śmierci Heroda zwiastował Józefowi, była to prawda, aby wrócił już do Nazaretu. Absolutnie Gabaer, mąż Boży, Bóg jest mocny, jest przy Natanaelu, przy tym upodabnianiu się do Boga, kontaktowaniu się z prawdziwym Bogiem, a w konsekwencji kontaktu z prawdziwym Bogiem, przyjmowaniu łask od Boga, stawaniu się czystym, prawdziwym. I wreszcie Rafael, Bóg uzdrawia. Rafał, archanioł, również jest obecny, na pewno jest obecny przy Natanaelu pod figowcem, zanim dojdzie do spotkania z Bogiem twarzą w twarz w Jezusie Chrystusie. Ten, który prowadził Tobiasza do Sary, ten, który uzdrowił starego Tobiasza z choroby oczu, z bielma, ten, który uzdrowił przyszłą żonę Tobiasza juniora od przekleństwa, ten, który błogosławił, chronił, jak czytamy w Księdze Tobiasza, przed złowrogą rybą Tobiasza, ten, który uzdrowił życie, po prostu uzdrowił życie, był towarzyszem drogi, błogosławionej drogi, ten, który wyprowadzał z przeklętej drogi, jest również towarzyszem drogi. Na pewno tak jest, bo Bóg jest logiczny, Bóg jest wierny. Jest towarzyszem drogi Natanaela do spotkania z Jezusem. To droga twoja i moja do spotkania twarzą w twarz z Bogiem. Ty również jesteś Izraelitą, zostałeś wybrany przez Boga. Zostałeś włączony w Jego Kościół, zostałeś włączony w Chrystusa poprzez sakrament chrztu, bierzmowania, Eucharystii, sakrament kapłaństwa, sakrament małżeństwa, konsekrację zakonną, zaślubiony, zaślubiona Bogu. Ty również masz tych trzech archaniołów, którzy pomagają Tobie w walce z pokusami, którzy chronią Cię przed fałszywym budowaniem obrazu Boga na swoją modłę, może na miarę swojego grzechu. Ty masz również tych archaniołów, którzy uzdrawiają twoje życie i prowadzą cię do spotkania z Bogiem twarzą w twarz. To spotkanie Natanaela dzisiaj z Chrystusem warto i należy rozumieć czysto duchowo. Do takiego spotkania dojdzie też w twoim istnieniu. Ta droga Natanaela to twoja ziemska droga. Jesteś prawdziwym Izraelitą, wybranym, ale gdy sięgniemy do etymologii słowa Izrael, to słowo może kojarzyć się pejoratywnie. Izrael to ten, który walczy z Bogiem. Z hebrajskiego listrot el. My po grzechu pierworodnym walczymy z Bogiem. Szyjemy sobie Boga na swój obraz i swoje podobieństwo. Jesteśmy tacy. Dlatego Bóg posyła nam duchy czyste, duchy potężne, wyposażone w Jego łaskę, posyła nam swoich archaniołów, aby oni walczyli w naszym imieniu z demonami, ze zbuntowanymi aniołami. Dlatego prosimy o wstawiennictwo. My się nie modlimy do archaniołów, bo modlimy się do Boga. My prosimy archaniołów o wstawiennictwo. Aniołowie, zanoście nasze modlitwy, walczcie w naszym imieniu za nas, ochraniajcie nas opieką. Dlaczego my ich prosimy, skoro oni zostali posłani przez Boga, jako archaniołowie i aniołowie, aby nam towarzyszyć w tej drodze do spotkania twarzą w twarz z Bogiem, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem na wieki w niebie.
Dlatego, że wtedy im pozwalamy działać. Archaniołowie, którzy promieniują świętością, potęgą Boga, czystością, miłością, miłosierdziem Boga, niczego, jak sam Bóg zresztą, nie uczynią wbrew naszej woli. Więc my prosimy o stawiennictwo, nabożeństwo do archaniołów, nabożeństwo do aniołów, do anioła stróża. To zawsze jest nabożeństwo, w którym my prosimy, to znaczy pozwalamy działać. Prosimy archaniołów, aniołów, aby zanosili przed tron Boży nasze modlitwy z większą mocą, są bliżej Boga, są przeczyści. Powiedziałem, że Natanael jest anielski, przeczysty, takim czyni go Bóg, dlatego staje się godnym apostołem. Będzie apostołem, bo będzie nieustannie oczyszczany poprzez obecność Chrystusa. Ty też masz być apostołem anielskim. Masz wszystkie środki, brzydko rzecz ujmując, do tego, aby stać się aniołem, który ma ciało. Wszystkie. Bo masz Jego ciało, Jego krew, przeczystego Chrystusa. Masz Jego miłosierdzie, gdy się zabrudzisz, zanurzasz się, gdy wybrudzisz się grzechem. Możesz Go adorować. Masz archaniołów, aniołów, którzy nieustannie prowadzą Cię do Niego, którzy Cię strzegą na tej drodze, którzy walczą razem z Tobą. Masz Maryję, Królową Aniołów, przeczystą służebnicę Pana, która również zasłania Cię swoim niepokalanym sercem. Masz Słowo Boże i masz archanioła Gabriela, który troszczy się o to, abyś nie manipulował Słowem Bożym, abyś nie wyrywał tego słowa z kontekstu, abyś poznawał Boga w Słowie Bożym, a poznawszy Boga doświadczył, kim On jest, a doświadczywszy w Słowie Bożym, dzielił los Natanaela, to znaczy doświadczył tego, kim Ty jesteś, miał kontakt z sobą. Autor listu do Hebrajczyków w 1 rozdziale, w wierszu 14, tak pisze o aniołach. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Duchy przeznaczone do usług, do służenia nam, posyłane przez Boga, abyśmy doszli do spotkania z Bogiem, abyśmy byli w niebie. Tym, którzy mają posiąść zbawienie. Chrystus na krzyżu wysłużył zbawienie każdemu z nas. Każdemu z nas. Ty też masz być aniołem. Zobaczcie, to imię, ta nazwa anioł z greki angelos, a z hebrajskiego malago oznacza zwiastun, posłaniec, posłany. I to imię anioł wcale nie oznacza natury anioła, bo tych duchów przeczystych, doskonałych, osobowych, które są osobami, które mają rozum i wolną wolę, które są najdoskonalsze, przeczyste, jest wiele w niebie, a tylko te posłane na ziemię, aby być swego rodzaju drabiną do nieba dla nas, aby nam pomagać, nazywane są aniołami, posłańcami, zwiastunami. Anioł nie oznacza natury, oznacza funkcję, posłanie. A więc ty też możesz być aniołem. Mało tego, ty jesteś powołany do tego, żeby być aniołem. Żeby inni, patrząc na ciebie, anielskiego, oczyszczonego, pięknego, szli za Chrystusem. Kto przyprowadza do Chrystusa Natanaela? Filip. Filip pełni tą misję anielską. Filip. A wcześniej spotyka się z Chrystusem Andrzej. Andrzej przyprowadza Szymona, Szymona Piotra. Potem Filip słyszy o tym. Filip przychodzi do Chrystusa. Jeden drugiego przyprowadza. Taka jest misja Kościoła. Być aniołem. Być aniołem. Ale bez pomocy archaniołów, aniołów, bez Chrystusa, bez Maryi możesz stać się zbuntowanym aniołem. Według koncepcji ojców Kościoła demony powstały, aniołowie zbuntowały się, dlatego że zachwyciły się swoim pięknem i doskonałością. Natanael mówi, skąd mnie znasz? Uznaje, że nie ma w nim zdrady, chytrości, podstępu, że jest czysty. Ale on się z tego nie chlubi. On wie, że to otrzymał od Boga, gdy się z nim spotykał pod figowcem, rozważając słowo, które ma taką moc oczyszczania serca. Inni z kolei ojcowie Kościoła mówią, że
aniołowie, duchy czyste się zbuntowały, wściekły się dlatego, że Bóg stworzył człowieka. Dlatego nienawidzą człowieka, że Bóg ukochał człowieka. Stworzył stworzenie o wiele później i mniej doskonałe od nich na swój obraz i podobieństwo. I tak je ukochał. I jeszcze zlecił im służbę temu stworzeniu. Ale powiedział, nie będziemy służyć. Zazdrosne z miłości. O miłość zazdrosne. Kiedy jestem zbuntowanym aniołem? Wtedy, gdy jestem zazdrosny o miłość. O uwagę. Gdy zazdroszczę w ogóle. Gdy się nie cieszę, że inny jest obdarowany. A przecież aniołowie, jak czytamy u ewangelisty Łukasza, cieszą się z nawrócenia grzesznika. Radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Kiedy jestem egocentryczny, egoistyczny, wpatrzony w siebie, zapominam, od kogo mam dary i talenty, jestem zbuntowanym aniołem. Kiedy reaguję na dobro, łaski, jakie spotykają drugiego człowieka, choć sam je mam tylko w innym wymiarze, w innym nasileniu, czasem większym, mniejszym, gdy jestem zaborczy, zazdrosny, jestem zbuntowanym aniołem. Inni ojcowie Kościoła, już nie wymieniając z imienia, mówią, że to wcielenie, że anioły oszalały po prostu, że nie dość, że Bóg stworzył człowieka, tak go bardzo ukochał, podzielił się tą miłością, to jeszcze sam stał się człowiekiem, objawił ten plan wcześniej, zanim powstał czas i został stworzony świat i człowiek, że Bóg stanie się człowiekiem, że Syn Boży stanie się człowiekiem. Wcielenie, zazdrość, zazdrość o miłość. Duchy czyste, ty też jesteś powołany do czystości i tylko czysty możesz stanąć w przeczystym Bogiem, twarzą w twarz, spojrzeć w Jego oblicze. Są napełnione miłością i potęgą Boga. Będziesz siebie czynić Bogiem, będziesz z zazdrością reagować, będziesz zawsze zbuntowanym aniołem. Taką masz skłonność po grzechu pierworodnym i ja ją mam, jeżeli nie będziesz się wstydzić Chrystusem. Jeżeli nie będziesz upodabniać się do Niego, a w tej drodze upodabniania się do Chrystusa, przygotowywania się do spotkania z Nim twarzą w twarz, na tej drodze być aniołem dla innych, świadczenia o Bożej miłości, aby inni szli też za Chrystusem, pomagają Ci archaniołowie i aniołowie. Amen.